Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Gajda i kandyduję na stanowisko burmistrza miasta Koła. Mam 42 lata, jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Jestem ekonomistą z wykształcenia. Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunkach zarządzanie przedsiębiorstwami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponad 2 lata temu wraz z grupą osób, które mnie wspierają, przygotowywaliśmy mapę potrzeb dla naszego miasta, czyli razem zbieraliśmy ankiety w internecie, jak również na ulicach, dzięki którym dowiedzieliśmy się, jakie potrzeby mają nasi mieszkańcy. Na podstawie tego stworzyliśmy program. Podstawowe 6 założeń, które chcę Państwu przedstawić, brzmią następująco. Przede wszystkim stawiamy na mieszkalnictwo. Młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać w naszym mieście, dlatego uciekają do dużych aglomeracji. Chcemy dać im tą szansę. Będziemy budować mieszkania prywatne oraz mieszkania spółdzielcze. Będę się starał przenieść sortownię śmieci, która w tej chwili jest na ulicy Dąbskiej, w bardziej dogodne miejsce. Nie może być tak, że mieszkańcy tego osiedla męczą się z tak uciążliwym sąsiadem. Będę dbał o czyste powietrze w naszym mieście, przede wszystkim poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne przyłącze do naszego kolskiego cieplika. Darmowa opieka dentystyczna, będę chciał ją wprowadzać do naszych szkół. W tej chwili jest to program rządowy, ja będę starał się go wprowadzić do wszystkich naszych podstawówek. Karta seniora jest to produkt, który w 2015 roku udało mi się wprowadzić w maju razem z naszą Radą Miasta. W tej chwili ponad 2000 osób korzysta z tej karty, ponad 60 punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych jest włączonych w ten program. Będę starał się go poszerzać, a także będę chciał przedstawić nowy produkt dla naszych seniorów, czyli asystenta seniora. Polegać to będzie na tym, że wolontariusze z naszego miasta będą wspierali osoby schorowane i samotne w ułatwianiu im życia. Będę chciał poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach, przede wszystkim poprzez wybudowanie ronda na ulicy Jana Pawła II i Powstańców Wielkopolskich. Będę się starał również przygotować drogę na ulicy Nagórnej, jak również poszerzyć i połączyć ścieżki rowerowe w naszym mieście. Ważną sprawą, która teraz nam się udało w ostatnich dniach uruchomić, jest przesiewowe badanie wad postawy u dzieci w wieku 11-12 lat. Wykonywane one będą przez ortopedów z Samodzielnego Zakładu Opieki Publicznej w Turku i będą się odbywać w naszych szkołach w miesiącach wrześniu i w październiku tego roku. Dzięki temu nasze dzieci będą zdrowe i będziemy mogli zadbać o ich postawę. Przede wszystkim chciałbym Państwa wszystkich prosić o to, żebyście poszli do wyborów. Jest to największy skarb, jaki możemy sobie wyobrazić. My decydujemy, to od nas zależy, kto będzie wybrany. Nawet jeżeli Państwo zdecydujecie się wybrać kogoś innego, najważniejsze, żebyście poszli i skorzystali z tego prawa. Pierwsze pytanie. Jakie cele zamierza Pan zrealizować jako burmistrz Koła? Drugie pytanie, jako burmistrz miasta Koła, co Pan może zaoferować mieszkańcom, by czuli się w naszym mieście bezpiecznie? Do tych punktów, o których wcześniej wspomniałem, chciałbym dorzucić jeszcze jeden. Przede wszystkim zależy mi na współpracy. Będę chciał współpracować ze starostwem powiatowym, będę chciał współpracować z wójtami gmin ościennych, będę chciał współpracować z radą, naszymi naczelnikami. Ja wierzę, że współpraca między nami jest możliwa. Mamy kompetentnych pracowników, mamy kompetentne władze w poszczególnych gminach i dzięki temu myślę, że razem będziemy mogli zrobić coś dobrego dla naszego miasta. Patrząc na ostatnie 4 lata, możemy zauważyć, że kłótnie do niczego dobrego nie prowadzą. Wszystkie kłótnie doprowadziły do tego, że mamy w ostatnim okresie chaos, brak kompetencji, ludzie są zestresowani, obawiają się o swoje miejsca pracy. Tak być nie może. Każdy do pracy powinien przychodzić z zadowoleniem i z uśmiechem. Będąc specjalistą od zarządzania zasobami ludzkimi, wiem jak to zrobić, wiem jak doprowadzić do tego, żeby każdy z pracowników identyfikował się z własnym zakładem pracy, a nie ma co ukrywać, że urząd jest takim zakładem pracy. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, chciałbym faktycznie poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim poprzez monitoring. Jest on w tej chwili dosyć dobrej jakości, ale niestety brak obsługi. Braki kadrowe powodują, że niestety mieszkańcy nie mogą się czuć bezpiecznie.
Nie mamy patroli pieszych w godzinach wieczornych. Niestety Straż Miejska jest bardzo okrojona, tylko kilka osób pracuje, i to w godzinach do godziny, w godzinach do 16, a w pozostałych godzinach, gdzie jest to największe niebezpieczeństwo, nie ma kto się zaopiekować nami, mieszkańcami. Będę chciał to zmienić, przede wszystkim poprzez zwiększenie etatów i obsługę monitoringu. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo. Do usłyszenia.